Dobry, dzień dobry w nowym vlogu. Tak, ten ogon tutaj to pipetta. Pipetta, pokaż się. Pokaż się, kotełku. Coś nie jest, nie jestem skłonna. O, tak. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, jestem w wersji sauté. Totalnie błyszcząca, nakremowana filtrem. Nie mam makijażu, ponieważ za moment wybieram się w fajne miejsce. No pipeta, nie przeszkadzaj mi tutaj, no. Wiecie co? A, jeśli oglądacie regularnie moje filmy, to też doskonale o tym wiecie, że wczoraj wybrałam się na zabieg z mezoterapii igłowej, który wykonałam na moją szyję. Ślady po zabiegu jeszcze są. O, ale skoro zrobiłam szyję, to warto by było też zadbać o moją twarz. I postanowiłam, że dzisiaj odwiedzę jeden z salonów marki Yasumi, który nie znajduje się niedaleko tutaj w mojej okolicy, i wykonam sobie bardzo ciekawy zabieg na twarz serii Mamusi. Już Wam troszkę na moim Instagramie o tym opowiadałam. Ja będę robić wersję na twarz Basic. Jest też dostępna w ofercie marki jeszcze jedna wersja bardziej rozbudowana. Postaram się, mam nadzieję, że uda mi się to załatwić i poproszę panią, która będzie wykonywała mi zabieg, żeby troszeczkę więcej opowiedziała, jaka jest różnica między wersją Basic, jaka jest różnica w tej wersji bardziej rozbudowanej i jak też przebiega sam zabieg. No i oczywiście co? Zabieram was ze sobą, pokażę wam, jak to wygląda, co dokładnie będziemy robić. No i mam nadzieję, że ten vlog nowy przypadnie wam do gustu. Lying awake with a sob of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. I can't stand to feel this way. My body's creeping out your name. Didn't wanna say goodbye to you, bye to you, but you're gone. Co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić zabieg mamushi. Jest to zabieg na bazie argireliny. Jest to neuropeptyd, który zmniejsza napięcie mięśni, dzięki czemu zmniejsza zmarszczki mimiczne. Czyli robimy tę wersję basic na twarz. A jaka jest różnica w tych dwóch zabiegach? Bo ja już dzisiaj wspominałam, że jest taka opcja, ta bardziej rozbudowana i ta, którą ja dzisiaj będę robić. Pani będzie miała na samym początku wykonywany peeling enzymatyczny, później zrobimy oksybrazję, mezoterapię bezigłową, właśnie na serum mamushi, będzie później maska algowa i na samym końcu masaż liftingujący na kremie mamushi. Natomiast wersja rozbudowana ma dodatkowo jeszcze fotoodmładzanie i zabieg z falami radiowymi. Aha, no dobra, to działamy. Działamy. Na moim kanale nie było żadnego szybkiego rozdania kosmetycznego dla Was, więc czas najwyższy to zmienić. I jak widzicie, mam już tutaj przed sobą kosmetyki, które podaruję jednej osobie. A wśród tych kosmetyków jest żel oczyszczający marki Sephora. Powiem Wam, że to jest taka nowa linia, która pojawiła się w ofercie Sephory. I to jest bardzo ciekawy żel, który zawiera w składzie aminokwasy.
Także mamy tutaj żel. Tutaj za to jest trio toników od Pixi w takim nieco świątecznym zestawie. I wśród tych toników znajdziecie preparat złuszczający, nawilżający i rozświetlający. Mamy 3 buteleczki po 40 ml. I musi być też coś jeszcze do ust. Obowiązkowo, och, wyostrzy mi tu. Jest. Tak, widzicie. Peeling do ust od Bomb Cosmetics w takim właśnie bardzo ciekawym rozwiązaniu, opakowaniu. Puder ryżowy od Palladio, bardzo, bardzo fajny produkt. I powiem Wam, że to jest jeden z moich pierwszych pudrów ryżowych, które kiedykolwiek w życiu przetestowałam. I na zakończenie coś bardziej, bym powiedziała, ekskluzywnego, a mianowicie jedna z moich ulubionych pomadek od Estée Lauder w przepięknym odcieniu 320. Nie wiem, czy będziecie to teraz widzieć, bo tutaj jest oczywiście folia, ale to jest naprawdę bardzo ładny, koralowy odcień, który już mogliście widzieć również na moich ustach. Także mamy tutaj zestaw 5 kosmetyków, który może poleci w sumie do jednej osoby. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu i w tej zabawie? To co zwykle, nic trudnego. Musicie oczywiście subskrybować mój kanał, być subskrybentem i zostawić pod tym filmikiem komentarz. Bez względu na to, jaki to będzie komentarz, każda osoba, która go zostawi, weźmie udział w rozdaniu. I na zakończenie ważna informacja, bawimy się, w sumie rozdanie będzie trwało tydzień czasu, a wyniki podam jak zawsze w karcie społeczność. Tam musicie sprawdzać, do kogo poleci paczka z tymi oto kosmetykami. Także zachęcam Was do aktywności, do udziału i do zostawiania komentarzy pod filmikiem. Dzień dobry, w kontynuacji tego nowego vloga, dzisiaj mamy sobotę i w sumie taki zwykły, normalny dzień, ale pomyślałam sobie, że będę dalej dla Was nagrywać i pokażę Wam taką, no właśnie, zwykłą, szarą codzienność. Jak widzicie, jestem już gotowa do wyjścia, lecimy teraz z Maxem na zakupy, chcemy podjechać po kwiaty, zrobić zakupy do lodówki, musimy też podjechać do jednego fajnego sklepu ze słodyczami, który zaraz zobaczycie, zrobić też małe zakupy. Także zapraszam Was do oglądania tego dzisiejszego vloga. Jeszcze pokażę Wam tak szybko, co mam dzisiaj na sobie, jak dzisiaj wyglądam. Nic specjalnego, ale powiem Wam, że zakochałam się w tym swetrze z H&M. On jest tak przyjemny, tak fajnie się go nosi i tak grzeje. No, dosyć tego gadania. O, dosyć tego gadania. Lecimy. Zapraszam Was do oglądania dalszej części. Zakupy zrobione, więc czas coś zjeść i przyjechaliśmy do Galerii Mokotów na nasze ulubione sushi w Tokio Sushi i będziemy zamawiać sobie zestaw numer ten, czyli ten premium maki set. A jak przyjadę do domu, to pokażę Wam, co kupiłam w sklepie American Candy Shop. Żeby nie było, szybki rzut okiem na to, co kupiliśmy w American Candy Shop. Oczywiście to jest wybór Maxa, to co tutaj widzicie na zewnątrz, a to jest
Mój wybór, czyli kalendarz słodki adwentowy. Już nie mogę się doczekać, słuchajcie, 1 grudnia, aż będę otwierać swoje kalendarze. Będę to robić na Instastory, nie tutaj na YouTubie, więc jeśli będziecie chcieli podglądać, co w tym i w innych kalendarzach, które już mam, się mieści, to oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, ale słodkości w grudniu muszą być. No i zobaczcie, jaki tu mamy fajny wybór. Kto z Was kojarzy te czekoladki? One bardzo często są dostępne w Lidlu. Teraz chyba nawet ostatnio były w jakiejś promocji. No ale jak mamy taką możliwość, żeby przez 24 dni podjadać sobie jedną słodkość, no dlaczego nie? U mnie, Kawka, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, zawsze jakiś słodki musi być. W telewizji mecz, czyli jak zwykle w sobotę zielony ekran, a ja postanowiłam wykorzystać ten czas i właśnie robię bigos. Wiecie co, naszła mnie taka ochota na taki domowy bigos, więc jak widzicie, już tutaj przygotowuję sobie pomału kapustę kiszoną. Zaraz będę podsmażać cebulkę i do tego wrzucę kiełbaskę. Już mam tutaj pokrojone śliwki, zaraz będę przygotowywać też grzybki. Jest oczywiście obowiązkowo wino, zapach kapusty roznosi się już w domu, także będzie bigos. Bigos się robi, a ja zaraz zrobię sobie gorącą kąpiel. Czas na demakijaż i tak sobie pomyślałam, że jeszcze chwilę przed zakończeniem tego dzisiejszego vloga do Was pogadam i pokażę Wam dwa produkty, które teraz sobie testuję w demakijażu. I są to dwa produkty marki Sephora z tej najnowszej serii, takiej bardziej naturalnej, gdzie mamy ponad 90% naturalnych składników. No i zobaczcie, tutaj mam taki płyn micelarny z cynkiem do demakijażu oczu i twarzy, a tutaj znowu mam wersję taką żelową. O, i to też jest taki żel micelarny, bardzo delikatny, który zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Na razie nie będę się na temat składów tych kosmetyków wypowiadać, ale co Wam mogę powiedzieć, to to, że przetestowałam już sobie ten płyn w demakijażu twarzy i jestem bardzo mile zaskoczona, jak fajnie usuwa makijaż, tę pierwszą warstwę makijażu i nie zostawia takiego ściągnięcia na skórze. Natomiast kompletnie nie nadaje się do zmywania oczu z tego względu, że po prostu nie radzi sobie z tuszem do rzęs. I żeby on zastosował, żeby on zadziałał na tusz do rzęs przy takim demakijażu, jaki ja wykonuję, czyli ja nie pocieram absolutnie nigdzie tutaj okolicy oka, rzęs, tylko przykładam wacik, czekam, aż płyn rozpuści tusz i wszystko, co znajduje się na powiece, a potem delikatnie ściągam. W tej kwestii nie sprawdza się totalnie, więc muszę wcześniej zmoczyć wacik i dopiero zastosować płyn. Czy to jest dobre rozwiązanie? No nie do końca i powiem Wam, że w takim demakijażu skóry fajne rozwiązanie, ale chyba nie na oczy. Natomiast ten żel też bardzo fajnie radzi sobie z makijażem, jeśli chodzi o skórę twarzy. Bardzo fajnie oczyszcza oczy i on świetnie rozpuszcza tusz do rzęs, ale trzeba uważać, ponieważ podrażnia oczy. Więc no, zobaczymy, jak będzie. Na razie sobie testuję te dwa produkty. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w ofercie Sephory był też taki bardzo podobny żel oczyszczający micelarny i ja po prostu uwielbiałam ten produkt. Nie wiem, czy on dalej jest dostępny. Muszę to sprawdzić w perfumerii Sephora, bo tamten tak fajnie doczyszczał makijaż. Był niesamowicie wydajny przez to, że mamy żelową formułę i nie podrażniał oczu. Nie wiem, czy marka wprowadziła ten żel jako zamiennik tamtego. Będę sprawdzać, zobaczymy co i jak. Jeden kosmetyk, o którym Wam chciałam również wspomnieć, bo też się mnie pytacie, to jest ta mgiełka Mario Badescu. Mgiełka
z aloesem, z ziołami i z wodą różaną. Jak widzicie, ja już prawie dochodzę do końca, zostało mi jej tyle w opakowaniu i nie widzę żadnych rezultatów jej stosowania. Tak jak było w przypadku tych wcześniejszych, nawilżająca odrobinę, ale jak już zaczyna się wchłaniać w skórę, to niestety znowu pojawia się ten taki efekt ściągnięcia, którego ja nie lubię. I jedna ostatnia rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj jeszcze wspomnieć na zakończenie tego filmu, bo też się mnie dopytujecie, a mianowicie kuracja, ta terapia, receptura R01 od dr Hlebus, czyli ta kuracja z retinolem. I pytacie się, bo ponieważ produkt pojawił się już na stronie, czy warto. Ja za krótko stosuję ten kosmetyk, tę kurację, żeby wydać na jego temat jakąkolwiek opinię, bo tak naprawdę pierwsze rezultaty powinny się pojawić dopiero po miesiącu stosowania, a u mnie miesiąc jeszcze nie minął. Natomiast to, co zauważyłam przy stosowaniu tej terapii, a nakładam ją 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa i piątek, to to, że przy stosowaniu retinolu zazwyczaj pojawia nam się na skórze taki efekt lekkiego podrażnienia, może pojawić się lekkie zaczerwienienie, ale też bardzo szybko skóra zaczyna się złuszczać. I wiecie co, w przypadku tej kuracji nic takiego nie ma miejsca. Nie ma mowy o jakimkolwiek podrażnieniu, zaczerwienieniu, a złuszczanie jest tak niewidoczne, że tak naprawdę zauważycie je dopiero w momencie, kiedy aplikujecie podkład. Że ten podkład nie do końca tak ładnie się rozprowadza, jak powinien i też nie utrzymuje się świeżo tak długo na skórze, ona zaczyna się pomału wyświecać. To jest na pewno działanie tego preparatu i retinolu, bo ze skórą coś się dzieje, ona intensywniej pracuje. Ale czy pojawia się taki efekt jak zazwyczaj przy retinolu, czyli ta skóra jest wygładzona, znikają zmarszczki, jakieś małe przebarwienia, za wcześnie, żebym mogła Wam cokolwiek na ten temat powiedzieć. Więc nie mogę Was dzisiaj zachęcać do tego, żebyście kupowały terapię, bo efekty są świetne, ponieważ jeszcze tych efektów nie widzę. Wypowiem się na temat tego preparatu po, myślę, 2 miesiącach stosowania. Wtedy to będzie taki optymalny okres, żeby powiedzieć Wam, czy już coś widzę, jak moja skóra wygląda po jego stosowaniu, no i czy rzeczywiście warto, czy też nie warto. A jeśli zdecydujecie się na zakup, to, tak jak mówię, na Waszą odpowiedzialność, żeby później nie było, że nie jesteście zadowolone, a ja Wam coś polecałam. Nie mogę Wam powiedzieć, że efekty są super, bo jeszcze nie wiem. Za wcześnie, jest zdecydowanie za wcześnie. No, trochę się rozgadałam. Ale tym takim kosmetycznym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy vlog. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja już zmywam buzię, wskakuję do wanny, później skończę bigos i będę się relaksować. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!